Wystawa zdjęć Briana Adamsa, 40 ton jabłek dla UMK i litry krwi oddane potrzebującym. Między innymi o tym powiemy w dzisiejszym, pierwszym w tym roku akademickim wydaniu UMK News. Daniel Jagielski, witam i zapraszam. Brian Adams w Toruniu. Kanadyjski artysta spotkał się z fanami i otworzył wystawę ponad 100 najciekawszych fotografii, które zrobił w ostatnich kilkunastu latach. Wśród nich znalazły się m.in. portrety gwiazd, ale także zdjęcia żołnierzy, którzy powrócili z wojny w Iraku i Afganistanie. W minionym tygodniu toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej odwiedził znany na całym świecie muzyk Brian Adams. Tym razem jednak nie wystąpił z koncertem, ale zaskoczył swoich fanów zupełnie innym talentem. Wiedziałam, że zajmuję się fotografią i wiedziałam, że ta wystawa będzie, także to nie jest przypadek, planowałam przyjść. Jestem fanem, nie wiem czy aż tak wielkim, ale tak, słucham od dobrych 15 lat. 16 listopada piosenkarz otworzył wystawę, prezentując dwa cykle swoich fotografii. Obnażeni to zbiór portretów największych sław popkultury. Mi się podoba bardzo to, jak można spojrzeć na jakby inną stronę tak wielu znanych, sławnych osób, którzy nie pokazują takiej strony jakimś fotografom, którzy nie są z nimi na stopie koleżeńskiej. Druga seria Okaleczeni – Świadectwo wojny składa się z poruszających zdjęć okaleczonych brytyjskich weteranów wojen w Iraku i Afganistanie. Zdecydowanie wystawa na plus, zdecydowanie warta odwiedzenia. Tylko brakuje trochę tych historii, tych weteranów, żeby można się bardziej zagłębić i poczuć, czego oni doświadczyli. Bardziej podobają się jednak artyści, mimo że te są pewnie bardziej przyjmujące, natomiast mają swój klimat. Natomiast ci z artystami są bardziej wesołe. Na otwarcie wernisażu przybyło ponad 1000 osób. Wystawa fotografii Adamsa jest imprezą towarzyszącą 23. edycji festiwalu Camera Image, który odbył się w Bydgoszczy. Ekspozycja w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu będzie czynna do końca stycznia 2016 roku. Dla UMK News, Żaneta Suchowicz. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I nie chodzi tu o trzech muszkieterów, a o dobroczynność. Pod takim hasłem rozpoczęła się 15. jubileuszowa edycja Szlachetnej Paczki. Ulicami Starego Miasta przeszedł marsz mający poinformować mieszkańców, że akcja już ruszyła. Z 1 listopada na ulicach Starego Miasta odbył się marsz z okazji otwarcia bazy rodzin Szlachetnej Paczki. Od tego dnia można zostać darczyńcą i przygotować pomoc dla konkretnej rodziny. Na terenie kraju w projekt włączonych jest ponad 20 tysięcy rodzin. Cały projekt, tak naprawdę to co najważniejsze w projekcie, startuje dzisiaj, bo jest otwierana baza rodzin, czyli tak naprawdę od tego momentu dopiero zaczyna się pomaganie ze strony ludzi, którzy chcą po prostu pomagać. W tej chwili rozpoczynamy kampanię pozyskiwania darczyńców, więc to jest ten najgorętszy okres paczki, kiedy już odwiedziliśmy rodziny, mamy już jakby jakieś informacje, jak zmagają się ze swoimi trudnościami. Szlachetna Paczka od 15 lat walczy z biedą na wiele sposobów i jednoczy prawie milion Polaków. W akcji biorą udział wolontariusze, którzy poświęcają dużo więcej niż tylko wolny czas, by pomóc innym. Czasami zdarzają się w pracy cięższe chwile. Wracając do domu, czasami łzy płyną z oczu, ale ta praca mobilizuje. Po prostu to jest takie coś, że chcesz pomóc tym ludziom, tak? Chcesz coś dać od siebie i widzisz, co się dzieje. Akcja ma na celu nie tylko przekazywanie darów dla rodzin, ale przede wszystkim tak zwaną mądrą pomoc. Pomoc, która tak naprawdę nie polega na tym, żeby kupować rzeczy, tylko dać coś od siebie, dać to wsparcie, dać miłość. Przez ukazanie tej paczki, ta paczka ma pomóc rodzinom wesprzeć ich, nie tylko finansowo. Mądra pomoc to jest wskazywanie komuś drogi. Pokazywanie, że można sobie poradzić przy minimalnym wysiłku, a jednak dostając takiego jakiegoś tam delikatnego kopa. Tegoroczny Weekend Cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki, odbędzie się 12 i 13 grudnia. Krew popłynęła szerokim strumieniem. Jesienna edycja Wampiriady przerosła wszelkie oczekiwania. Studentów chcących oddać krew było tak wielu, że tworzyły się długie kolejki. Materiał Tomka Czarniewskiego. Bo każda kropla jest ważna. Pod takim hasłem ruszyła jubileuszowa 18. edycja Wampiriady, która uchodzi za największą studencką akcję krwiodawczą w Polsce. Wampiriada jest ogólnouczelnianym projektem organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.
Organizatorzy dzielą wampiriadę na edycję wiosenną oraz jesienną. Jak mówi Karol Potocki, frekwencja wyjątkowo dopisała. Póki co dzisiaj muszę przyznać, że naprawdę liczba dawców jest imponująca. Widać, że ludzie stoją w kolejce, chcą tą krew oddać. Do oddawania krwi organizatorzy namawiają w przeróżny sposób. Przygotowaliśmy dla nich dodatkowe upominki w postaci różnych kuponów od naszych lokalnych partnerów, torbę wampiriady oraz vouchery do Lucky Star na kręgle. Aby oddać krew, wystarczy przyjść do najbliższego punktu krwiodawstwa, który znajduje się przy szpitalu na Bielanach, wypełnić ankietę oraz przejść krótkie badania. Tak, bardzo się stresuję, bo ty mi powiedziałeś, że trzeba przejść bardzo skomplikowane badania. Nigdy jeszcze nie dałam w tym udziału. No mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Częstotliwość, w jakiej możemy oddawać krew, to 2 miesiące dla mężczyzn i 3 miesiące dla kobiet. Jak widać, wystarczy poświęcić kilkanaście minut oraz wyrazić chęć pomocy innym, aby uratować komuś życie. A jedna jednostka krwi może pomóc nawet 3 osobom. Dla UMK TV, Tomasz Czarniewski. Długie kolejki były również po Jabłka. Już po raz drugi Wydział Teologiczny i Stowarzyszenie Ad Astra rozdało blisko 1900 skrzynek jabłek. Owoce trafiły w ręce studentów, pracowników i absolwentów uniwersytetu. 40 ton jabłek. Tyle potrzeba, by w ten smutny i deszczowy poranek 12 listopada miłośnicy owoców wyszli z domów. Wszystko przebiega zgodnie z planem? Możemy powiedzieć, że tak. Tak naprawdę minęło 50 minut, a mamy rozładowane 1,5 tira, więc jest dobrze. Całe szczęście, bo zapanowanie nad takim tłumem ludzi i owoców wymaga dobrej organizacji. Taka kolejka to normalność, czy bywają jeszcze większe? Znaczy tak, nie mam jakby porównania, bo jedynie mogę porównać z akcją kwietniową, która miała tutaj też miejsce z aulą UMK i generalnie też była taka kolejka i taki tłum, więc a teraz chyba jest nawet większy z tego względu, że jest no prawie 2 razy tyle jabłek, bo jest ponad 40 ton, wtedy mieliśmy 20 ton, więc no jest więcej jabłek, więcej ludzi. Każdemu przysługiwało aż 20 kg jabłek. Pytanie, co z tym wszystkim zrobić? Placuszek, przetwory różne. Kompocik. Na szarlotkę i na dżem i na jakieś super inne rzeczy. Szarlotka. Racuchy, z całą pewnością. Zdrowo, smacznie i za darmo. Takiej okazji jak ta nie można było przegapić. Jak widać, zła pogoda miłośnikom jabłek nie przeszkadza, a racuchy, szarlotka czy mus z jabłek są warte czekania w kolejce nawet kilka godzin. Rozmowy, podsumowania i plany na przyszłość. Po zakończonym sezonie toruńscy żużlowcy spotkali się z kibicami. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć redakcji sportowej UMK TV. Przerwa zimowa to dobry czas do spotkań z kibicami i zastanawiania się nad kształtem nowej ekipy. My zapytaliśmy Jacka Gajewskiego i Adriana Miedzińskiego, jak zbudować dobrą drużynę. Szczerze i otwarcie rozmawiać w momencie, gdy są jakieś problemy i też starać dobierać się tak zawodników, żeby byli w stanie ze sobą współpracować, żeby też mieli jakiś wspólny cel. Potrafić się otworzyć i nadawać na tych samych falach. Myślę, że to jest dla każdego w miarę oczywiste. Każdy ma przyjaciół, kolegów, z którymi lepiej się dogaduje mnie i podobnie to wygląda tutaj. Cel przed sezonem był jeden. Zdobyć medal drużynowego mistrza Polski. Niestety, kontuzje pokrzyżowały plany aniołów. Spotkanie z kibicami było dobrym momentem, aby podsumować miniony sezon. 4. miejsce w playoffach. Troszeczkę gdzieś tam na początku, na pewno po tych pierwszych spotkaniach myśleliśmy, że będzie lepiej. Później zabrakło punktów całej drużyny i czwarte miejsce ostatecznie. Praca w klubie WRE. Działacze rozmawiają z zawodnikami o kontraktach na rok 2016. Kogo zobaczymy w barwach KS Toruń? Jeden zawodnik jest pewien swoich startów. Toruń. Mamy ustalone warunki, po prostu trzeba to przelać na papier. To nie była ostatnia szansa na spotkanie twarzą w twarz ze swoimi idolami. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu zostało zaplanowanych jeszcze kilka spotkań. A na koniec jeszcze zaproszenie. Znany i lubiany, choć raczej przez naszych rodziców, zespół Modern Talking już niedługo wystąpi w Toruniu. Kultowy w latach 80. zespół wystąpi w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Bema. Koncert odbędzie się w niedzielę 29 listopada o godzinie 18.
Tymczasem ja już się z wami żegnam i zapraszam na kolejne wydania UMK News. Sherry, Sherry Lady.